Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Miściwojewski, a razem ze mną... Katarzyna Kubiak, dzień dobry, witamy was serdecznie. Witamy was serdecznie, znajdujemy się na gali, na konferencji przed galą Cloud MMA 4. Kasiu, powiedz mi, na jaki panel, na jakie zestawienie dzisiaj czekasz na konferencji? No przede wszystkim na dyma, ale kto je przyniesie, to musimy zobaczyć już podczas trwania konferencji. Ale chyba Załęcki Bu, Mindomir Lańczuk, a ty? No słuchaj, ja się zdziwiłem, że ty tego nie wymieniłaś, ale Marcin Najman, Jacek Murański. No ale wiesz, to już są za grube dymy, to ja nie wiem, czy jestem na to gotowa. My dzisiaj z Kasią przeprowadzimy dla was relację, więc zapraszamy do oglądania. Tak jest, oglądajcie. Z nami Paweł Jóźwiak, witam bardzo serdecznie. Siemaneczko, witam wszystkich. Cieszysz się, że możesz że dochodzi zaraz już do konfrontacji pierwszej z Adrianem Ciosem? Już się nie mogę doczekać. Nie? Już bym chciał, żeby to była konfrontacja co prawda w oktagonie, ale dobra, to trzeba te formalności też przejść. Widziałem, że chyba wczoraj była jeszcze jakaś konfrontacja na Instagramie. Jak ty do tego podchodziłeś i jak uważasz, że kto lepiej się w tej konfrontacji zaprezentował? Co, no on merytorycznie nie miał nic do powiedzenia. Jedyne, co on potrafi, to kurwa ubliżać i to wszystko. No, na nic więcej go nie stać. Mhm. A uważasz, że jest to przeciwnik godny ciebie? W sensie, no chodzi też i tutaj o warunki fizyczne, no, bo jest on sporo mniejszy od ciebie. Uważasz, że będzie to dla ciebie duże wyzwanie, czy jednak w porównaniu do twoich wcześniejszych starć nie za bardzo? Słuchaj, nikogo nie lekceważę, trenuję do niego jak do mistrza świata, ale uważam, że go szybko zleję i że to będzie łatwa walka dla mnie. Mhm. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Piona. Dobra, no jesteśmy po konferencji. Jak ty się czułeś w tym zoo, które działo się obok ciebie? No wiesz, no tam się przekrzykują i nikt nie wie, o co chodzi. Oni cały czas te same tematy wałkują. Trochę nudne już to było. Trochę się pośmiałem. Wiadomo, Cios z Partyzantem wyskoczył. Ja wiedziałem, że on to zrobi. To ty wiedziałeś to? To znaczy, domyślałem się, jak wyszli tylko na face to face, mówię 100%, że zrobi to samo z Najmanem, bo ten liść zrobił ogromne zasięgi i widziałem, że Cios był dumny z tego liścia z Najmanem i wiedziałem, że będzie powtórka z Jóźwiakiem, nie? No dobra, ale teraz nie było aż tak głośno, aż tak nie było, się odbiło. Nie było aż tak głośno, ale też było, tam gdzie ja siedziałem, to było to słychać. No ale chyba ten Cios nie zrobił wrażenia, w sensie jak uważasz, kto wygra tą walkę, bo teraz akurat pan Paweł stoi obok nas. Kto wygra? No. Ja myślę, że Paweł. No właśnie chyba ta różnica wagi też zrobi swoje. No i Paweł się nie boi bić, wiesz, jak Cios obalił Najmana, to Najmanowi się nie chciało wstawać, dlatego sfaulował, bo on mówi, a dobra, wyjebany mam. A Paweł to będzie walczył do końca i mi się wydaje, że to zrobi różnicę i po prostu stłucze Ciosa. Dobra, a pytanie, czy Sekundo ma taką samą wolę walki jak pan Paweł Jóźwiak, czy raczej już nie za bardzo? Nie interesuje mnie to. Ja, ważne, że ja mam wolę walki i nie odpuszczę i co by się działo, będę walczył do końca i będę się starał wygrać tą walkę i czy on ma wolę, czy nie, czy trenuje, czy nie, to ja w ogóle w to nie wnikam. Wiesz, wiem, że tam, wiem, gdzie trenuję, mam tam paru znajomych, to oni mi pisali, a ja mówię, weźcie nic, nawet sobie nie żartujcie, tak, nie chcę nic wiedzieć, jak on się przygotowuje, bo to jest słabe. Ja bym nie chciał, żeby ktoś komuś mówił, jak ja się przygotowuję, także żeby były równe szanse, to tam nie podśmiechujcie się z niego, wiesz, żeby sobie trenował chłopak i żeby była fajna, wyrównana walka na zasadach fair play, a nie, wiesz, że ktoś tam coś mówi, nie? No, także życzę Przemkowi jak najlepiej w tych przygotowaniach, niech się przygotowuje, bo ja trenuję bardzo ostro. Ale ty byś wolał walkę właśnie tak, jak jest raz jeden na jeden, czy gdzieś to 2 na 2, które się mówiło, że on i Alan kontra ty i Pasta? I w ogóle czy była taka propozycja od Cloudu, czy nie? To nie była propozycja, tylko my dostaliśmy właśnie, nagrywaliśmy dla MGN-a i to było pytanie w Q&A-u, takie dostaliśmy. To ja odpowiedziałem na nie normalnie, oni to rozdmuchali, że ja tam, wiesz, się napinam, coś robię. I chodzi o to, że Alan nie ma jaj wyjść do walki jeden na jeden z Pastą, dlatego takie 2 na 2 się śmialiśmy, żeby zrobić, że może wtedy znajdzie jaja. Ale tak, to, wiesz, nie interesuje mnie to. Mam walkę z Przemkiem i tutaj pokażę, na co mnie stać. Powodzenia. Dzięki. Z nami Boro, witam. Siemanko, witam wszystkich. Ja myślałem, że po twoim ostatnim pojedynku będą znowu jakieś udziwnienia w twoich kolejnych starciach, a tutaj normalna walka 3x3 MMA. No bo chyba odchodziło po ostatniej formule takiej nietypowej, ludzie chyba są bardzo ciekawi, jak będzie wyglądała walka 1 na 1, a że jest mocny przeciwnik, to tym lepiej. A mocniejszy on jeden sam, Wojciech Sobierajski, czy tamtych 10 chłopaków? Kurde, no tam to było, no tam po prostu chodziło o przetrwanie. Przetrwanie, co nie?
A tutaj jednak no, mam mocnego przeciwnika. No, ja to biorę jako, no, mimo tego, że to jest jedna osoba, to akurat jego uważam, że za duże wyzwanie. No słuchaj, on ostatnio pokonał byłego zawodnika KSW. Byłego pretendenta o pas. O pas, no. Wcześniej walczył z Piotrem Pająkiem. Tak, znokautował. No ja Wojtka śledzę, ja jeszcze zanim Wojtek był we frikach, to ja oglądałem Ninja Warrior i go tam widziałem. Z całą rodziną, jak tam startował, w tych przeszkodach brał udział. No naprawdę mega mocny fizycznie człowiek. Ale tutaj MMA to jest twoja szansa chyba, co? No tak, no w MMA zdecydowanie mam więcej argumentów na pewno niż bym miał w samym boksie albo w K1. Słuchaj, ja pamiętam po twoim pierwszym starciu mówiłeś coś o Sekwento. Dlaczego nie ma tego starcia? No Sekwento chyba on nie chce, no z wiadomych powodów. No ja gdzieś jestem bardziej wytrenowany. No nie będę tutaj mu jakoś cisnął, że się boi czy coś. No wiadomo, nie? Po prostu spójrzmy na to realnie. Ale szczerze mówiąc, no ja bym gdzieś celował bardziej może w Alana, tak myślę. Alana? Bo on z Olsztyna, ja z Olsztyna. Olsztyńska walka pokazał, kto rządzi w Olsztynie. A Olsztyn byłby za kim, myślisz? Myślę, że za mną. Za tobą. Tak. Dzięki bardzo, Boro. Spoko. Szalony podcast. Dzień dobry, Tomeczku. Dzień dobry. I taka jest właśnie Kasia. Powiedziałem, że dam tylko jej wywiad, już mnie do drugiego zawlekła. Dzięki. No ale tylko tutaj, specjalnie dla MGN, ale słuchaj, no tam... MGN? MGN, najlepszy suple. MGN najlepszy suple. A ty masz sobie... Boże, kochany, jak głupi. Najlepszy suple od razu bym powiedział MGN, to wiadomo. A oprócz oczywiście Loco i SFD. No właśnie, nie wiem, czy tak możesz mówić, ale dziękujemy ci bardzo. Dobrze, że wiesz, proszę, gdzie się stołować. Tak. No Jezu, ty z tym stołowaniem, z tymi talerzami, wiecznie, z tą zastawą kuchenną. Niebezpieczne tematy. Przepraszam, dlatego pogadajmy bardziej bezpiecznie, Tomek, bo jesteśmy na tym klaucie. Czyli musimy teraz założyć jakieś prezerwatywy, żeby bezpiecznie było. Tomek, proszę cię. Tak, siebie. Tak, nie, słucham. To tylko poważnie jeden, ale wiesz, że on skończył. Moja mama go na? Poważnie, słucham. Poważnie, Tomeczku, jak oceniasz tą garę Cloud 4, bo już teraz całą kartę walk poznaliśmy. Jak oceniasz galę? Wiesz co, generalnie pogadamy za miesiąc. Kartę. Kurde, no są bardzo mocne walki, które uważam, że pociągną sprzedaż, czyli Muran Naiman, no to jest w ogóle coś, co rozjebie w freak fighty. O ile się odbędzie? O ile się odbędzie. Jeszcze tylko inna walka mogłaby być jeszcze mocniejsza, czyli Vardenga Nitro, bo ostatnio miał taki beef, że ja bym ich teraz tak zobaczył, Boże, oni zawsze mieli gdzieś tam zawalczyć, a teraz tak ze sobą cisnął, że no ja bym to nie Nitro Sentinel, ale to jest inna waga. Ale bardzo mocna walka, wiesz co, dziewczyn... Marta jest mocna i uważam, że zdeklasuje Lexi, ale Lexi no, oczywiście ma tą swoją sektę, więc zawsze robi sprzedaż, więc to będzie też duże zainteresowanie tym. Kobiet w wieku 11-12,5 roku będzie duży wykup. No ale poza tym jeszcze wielki Budabit, fajna walka. A poza tym, no nie wiem, takie trochę odgrzewane. Ten Jóźwiak z tym ciosem, ten z tym, takie no, trochę... Ale widziałeś, jakie były dymy? No były dymy, no tylko co będzie w tym walce? Przecież ten Jóźwiak go zabije, no. Ten Jóźwiak go zabije, no. To już nie jest Marcin Najman. Tak samo, no trochę, wiesz, zestawienie Lizaka z Sekwento fajnie, ale też trochę na siłę, jakby bez konfliktu i bez tego. O Jezu, on ma piesia! Kto ma piesia? Zrujowany ma piesia! Zaraz pogadam z Rubanem, co zobaczy tego psia. O Jezus! Cudo. Tam patrzy, nie, także jest to karta taka, ogólnie ten środek karty nie jest taki za mocny moim zdaniem. No Schreiber Gocha, no ale to też nie jako walka mocna, tylko jako cała otoczka. Bo ona przecież protestowała, a później powiedziała, że w sumie protestowała przeciwko temu, że Gocha i sama teraz z nią walczy. No ale Marianna już nawet, ja jej nie wierzę, że ma na imię Marianna, bo ona wszystko, co mówi, jest odwrotnie. Więc generalnie ten środek karty jest taki sobie, no ale te zwłaszcza ta jedna walka jest mega, mega mocna. I wielki był z Crazy, nie? To będzie fajna sportowa znowu walka. No to na koniec, żeby ci długo nie trzymać, kto wygra tą walkę według ciebie? Dawid czy Wielki Bu? Wielki Bu. Ale nokaut? Uważasz, gdzieś tam będzie, czy raczej popełnił w sensie? Nie, bo jednak pan Dawid pokazał, Dawida że uciekać się nie umie. Da znokautować raczej. Nie znokautuje go, ale go bardzo mocno bije. Z Wielkim Bu się nie da wygrać. No to nie da się. Zobaczmy, nie da się. Jak Dawid to zrobi, to będziemy wszyscy w szoku. Dawid pokonał jakiegoś Goliata, więc akurat tutaj Dawid Goliat. Goliat duży, może. Dawid mały. No. Zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Najlepsze suple, GM coś. Musisz powiedzieć, MGM Mercedes. Ta. Cześć, dziękuję. Słuchaj, to wracasz. Tanecznym krokiem wracasz do walki. Tanecznym krokiem i na pewno zmotywowany i lepiej, na przykład lepiej no, zmotywowany i jak to się mówi w treningu, 3 miesiące jestem teraz i pokażę wam, że Sekwento nie umie tylko tańczyć, tylko pokażę wam klasę, jak się napierdalać. A bez baletów przez 3 miesiące? Nie, no są balety, ale na cześć, bo teraz na przykład byliśmy w Holandii wczoraj, przylecieliśmy, byliśmy na jeden dzień, tak samo wszystko na cześćwiutko, nie? Jak ty podchodzisz do pojedynku z Lizakiem? No bo wiesz, nie oszukujmy się, ty w ekipie z Alanem, on w ekipie z Pasternaką, macie do siebie jakieś obiekcje przez to, czy nie? Tak, no on zaczął coś tam nagrywać filmiki, że on chce właśnie ze mną i z Alanikiem walkę, na dwóch, ale ja powiedziałem, że masz jakiś problem, Lizak, to zapraszam.
zapraszam. Ty jesteś podpisany z Klautem, ja tak samo jestem podpisany. No i możemy zrobić tą walkę, nie? A był ten temat dwóch na dwóch? Dwóch na dwóch, coś tam był jakiś temat właśnie, tylko że nie chcieli właśnie, chcieli coś tam zrobić na Klaucie i tak słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, a Fame się coś tam nie zgodził, ale może kiedyś dojdzie do takiej walki. Zobaczymy, pierwszy się skupiam na walce z Lizakiem, nie? A wolałbyś takie dwóch na dwóch, czy jeden na jeden z Lizakiem? Najpierw chcę jeden na jeden zobaczyć, kurwa, umiejętności swoje. Będziesz wiedział. Będę wiedział właśnie i wtedy możemy dwóch na dwóch zrobić, jak Alanik i Pasternak będą chcieli, nie? Ciężkie wyzwanie, Lizak? Chudy chłopak, no, ale... Nie lekceważy go, trenuje, już się powiedział sam na konferencji, że trenuje 7 lat i nie lekceważy, ja trenuję ile może wszystko zliczyć, to 5 miesięcy, 6 miesięcy. Nie lekceważy zawodnika. Wiadomo, fajnie mogę się sprawdzić z dobrym zawodnikiem, nie? Jest presja przed tym pojedynkiem, no bo na razie jeszcze nie udało ci się wygrać. Jeden pojedynek, no, przegrany. Nie, dopiero jeden pojedynek, tak samo Gosiu też trenował tyle co ja. Ale wiadomo, przeleżał mnie tylko, jakby to było w stójce, to wiadomo, że to była wygrana. Ale pierwsza walka, wiesz, nie słuchałem się narożnika, teraz inaczej nastawiam głowę, żeby słuchać się narożnika i robić to, co trener mówi. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Z nami Bestia, witam bardzo serdecznie jeszcze raz. Siemano, siemano. No i w końcu wracasz. Cieszysz się? Jestem w chuj zadowolony. Brakowało mi tego, naprawdę. Wiesz, to jest takie coś, że ciągnie, nie? Ostatnio było dużo zamieszania z tą twoją walką, nie udało się. Teraz już chyba na pewno ta walka się odbędzie, co? Nie, no walka będzie na pewno. Jestem gotowy. Już od paru tygodni jestem już gotowy, więc... A co się w ogóle działo z całą walką z Bobem Sapem? No bo miała ona być, się tam ogłosiliście na konferencji, a potem nagle... Wiesz co, miało tak być, że ta walka miała teraz być ogólnie. Teraz, na tej. Dokładnie. No i wiesz, ja stwierdziłem tak, że jeżeli on się nie pojawia i nie wnosi jakby jakichś tam wskazań, że będzie chciał się bić, no to nie ma sensu. I tak samo zachował się Labaner, no chujowo, względem federacji, bo skoro przyjechał, wiesz, na konferencję i się dzień przed ogłosił, że go nie będzie, no to sorry, ale no tak się nie robi, tak samo mógłby SAP zrobić do tej drugiej walki teraz, nie? Więc stwierdziłem, że to nie ma sensu. Jeżeli by przyjechał na konferencję i tak dalej, wiedziałbym, podpisaliby jakąś dużą karę taką, że jeżeli się nie pojawia, tyle musi zapłacić, no to w tym momencie mogę się szykować do niego. No ale jeżeli nie wypaliło, no to trudno. Jest sterolowany, on już na pewno na tym pojedynku się zjawi. Słuchaj, zaskoczyło mnie to, że sterolowany tak ruszył w swoim kierunku bardzo ostro. Ty się tego spodziewałeś? Nie, no nie spodziewałem się właśnie. To jest najlepsze, że się nie spodziewałem, jak puścili mój filmik, który chyba nagrałem, nie wiem, z rok temu, czy może dwa lata temu, nie pamiętam, kiedy to było. To aż mówię, kolejny nie zrozumiał mojego przekazu. No. Ale myślę, że wytłumaczyłeś mu to, czy dalej nie rozumie? Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia. Nie widziałem się już z nim, więc nie mam zielonego pojęcia. A to dla mnie nie ma kurwa znaczenia, wiesz, on mnie nazwał kurwą, tak, więc, wiesz, tak, no, wiesz co, ja dostałem filmik z tydzień, albo może dwa tygodnie temu, że on kogoś zniszczy, rozjebie w klatce, a jego rywalem będzie walczył z kurwą. No to wiesz, jeżeli on takie coś podnosi, a nie ma argumentów, że ja jestem kurwą, gdybym, wiesz, był kurwą, tak, i ma takie argumenty, no to spoko, wyjebane mam, tak, ale ja za stary jestem na takie kurwa teksty, no po prostu i tyle. Czyli no nie dość, że waleczka, to i konflikt się pojawił teraz przy tym. No pojawił się, no trudno, no lepiej tak wychodzić, wiesz, ja już stwierdziłem fakt, że nie będę wychodził w ogóle z jakimiś osobami, które znam. No znam tego, ktoś mi proponuje z nim walkę, no to nie jest dla mnie fajne, wychodzę z jakimś znajomym, z którym gdzieś tam, nie wiem, byliśmy na jakiejś imprezie czy coś i tak dalej i się mamy bić, no to wiadomo, że jeżeli się pobijemy, no to nie będzie jakiegoś już tego kurwa kontaktu, który gdzieś tam był. No to pytanie po co, wolę, z nim nie miałem konfliktu do momentu, kiedy kurwa ten film wszedł. No i się zaczęło. No. Się zaczęło. No i będzie się działo. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, hej. Z nami Adrian Cios, witam bardzo serdecznie. Witam ciebie i twoich widzów. Grubo się tutaj dzieje na tym backstage'u, nawet nie wiem, kto tu cię zaatakował. I ty wiesz, co to byli za ludzie? Już nie nadążam. Jeden coś tam kiedyś do mnie się pultał, nie sądziłem, że tutaj przyjdzie. W sensie tak myślałem, że on może tutaj przyjść, ale nie sądziłem, że fakt, że tutaj przyjdzie. Drugi, nie wiem, skąd się wziął, jakiś Jax, nie wiem, ze Star Warsów postać? To, z Fame'u. A, myślałem, że jakiś ze Star Warsów, coś gdzie Jax. No nieważne, nie wiem, ja już szczerze nie nadążam. Skupię się na razie na Jóźwiaku, reszta niech szczeka, przyjdzie na każdego czasu, po malutku. Nie mogę wszystkich naraz. Dziwnie się chodzi z kilkoma ochroniarzami po obiekcie? Szczerze, nawet nie zwracam na to uwagi. Ja jestem w gotowości, kurwa. Ale no mówię, mam walkę. Słuchajcie, ja chcę zarobić pieniądze, chcę coś dowodzić sobie i Jóźwiakowi. To mnie obchodzi. Reszta w ogóle mnie nie interesuje. Jest tylko ta walka i ten człowiek. Nic więcej. Jest zbyt personalne. Za duża historia, za dużo krzywd, za dużo kurwa, za duże piekło mi zgotował ze swoją federacją i teraz będę musiał się w końcu wyżyć. A konflikt wiadomo jest, a jeżeli chodzi o sportowość tego pojedynku, że tak powiem, ciężki, to jest dla ciebie przeciwnik Paweł Jóźwiak? Dużo łatwiejszy będzie niż Neyman. Tak? Tak.
Okej, okay, dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Z nami Lexi Chaplin, witam bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Ciężko przygotowywać się do tak ciężkiego pojedynku i jednocześnie prowadzić i tutaj organizować galę? Wiesz co, nie, bo ja skupiłam się teraz przy tej gali w 100% na swojej roli jako zawodniczka, więc ja po prostu dwa razy dziennie trenuję, a sprawy prowadzenia federacji zostawiam w dobrych rękach, w rękach mojej wspólniczki, w rękach super pracowników, więc jest dobrze. Czyli do ciebie o kwestie organizacyjne przy tej gali nie można mieć w ogóle problemów? No, raczej nie. Cieszysz się, że stoczysz, no nie oszukujmy się, teraz taki pojedynek pełną gębą, no z przeciwniczką, która ma za sobą bardzo duży bagaż doświadczeń i jest uznawana za topową freakfighterkę. No bardzo się cieszę, bo ludzie cały czas mnie zarzucali właśnie, że biorę łatwe przeciwniczki, ja tak niekoniecznie uważam, a Marta to jest po prostu number one freakfighterka aktualnie, więc myślę, że cięższej walki nie mogłam sobie zabrać, więc będę mogła zamknąć mordy ludziom. Słuchaj, nawiążę do twoich słów z jednego z wywiadów, jako fanka Dymów i Patologii, jak ci się podoba karta walk tej gali? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest nasza najlepsza karta walk, bo jest coś dla każdego. No i miejmy nadzieję, że walka Muran i Najman nie skończy tego wszystkiego, tak jak w poprzednich federacjach. Nie skończy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Z nami Dawid Załęski, witam bardzo serdecznie. Cześć, witam. I znowu pojedynek z przeciwnikiem, który toczył wcześniej pojedynek z twoim synem. Jak ty podchodzisz do takich starć? Jakoś inaczej niż na przykład do starcia z Tomkiem Serrarą czy z Vaso? Nie, ja tego w ogóle nie stawiałbym w jednym rzędzie. Także mój syn ma swoje walki, ja mam swoje, a że dają takiego przeciwnika, to dla mnie to jest czysty sport i tyle, nie? Czyli na bułę też nie patrzysz z perspektywy tego, co się działo z twoim synem? Patrzysz po prostu ze swojej perspektywy, a to, co się działo między nimi, to jest ich sprawa? No pewnie, że to jest ich sprawa. Słuchaj, Denis jest dorosły od 10 lat, także sam sobie żyje swoim życiem. Ja mogę na co patrzeć tylko z boku. Ja nie mam wpływu żadnego na to, co on robi i jak się zachowuje, także jego konflikty tak naprawdę patrzę na to z boku i tyle, nie? A walki, tak jak mówię, to, że dają mi rywali przed nim lub po nim, no to chyba federacja tego chce. Ja to traktuję czysto sportowo i tyle, nie? A jak zareagował na ten pojedynek z Wielkim Bu? Wiesz co, na ten temat nie chce mi się gadać, wiesz, bo to moja walka, nie Denisa, więc gadajmy. Okej, okay, chciałem tylko się dowiedzieć, no bo ludzie to ciekawi. No, a no co, to niech ciekawi nam. Jak się przygotowujesz do takiego starcia? No bo to jest nietypowy pojedynek, bo Wielki Bu nie jest zawodowcem jako tak, jak Tomasz Serrara, jak Vaso Bakocewicz, no ale jest to potężnie duży gość i ma swoje umiejętności na pewno. Jak ty się zapatrujesz na ten pojedynek? Ty tak jak na każdy inny, nie? Ja do wszystkich pojedynków podchodzę tak samo. Robię co mogę, co ile jestem w stanie, na ile mi zawodnik pozwoli. To wszystko wyjdzie w oktagonie, nie? Tak naprawdę. Mhm. Wielki Bu w jednym z wywiadów powiedział, że to może być może się przygotowywać na pojedynek biegowy, czyli zasugerował coś w tym sensie, że wiesz, że będziesz przed nim uciekał czy coś takiego i nawiązał do tego pojedynku z Tomkiem Serrarą. Uważasz, że tak będzie, czy to po prostu jest tak, że to jest jakaś też twoja taktyka i musisz coś takiego robić w swoich pojedynkach? Znaczy ja ci powiem tak, ja walczę tak, jak mi przeciwnik pozwoli, jak jestem w stanie. Słuchaj, jeżeli będzie mnie ganiał, no to będę spierdalał w berka się bawił. Jeżeli będzie stał i nie wiem, i próbował szermierki, to będę się bawił w szermierkę. Jak będzie uciekał, to ja będę atakował. Wszystko w zależności od tego, jak co on będzie robił, to ja się będę dostosowywał, nie? Mhm. Także nie wiem, co będę robił, się okaże dopiero w oktagonie, nie? Mhm. Ale chyba na konferencji będzie spokojnie między wami. Tak, no my nie mamy tam jakiegoś do siebie, wiesz, jakiegoś tam problemu czy coś, po prostu wiadomo, no. Ja stoję z boku, patrzę na to wszystko, ale no, nie wypada mi się wtrącać zresztą. Cieszysz się, że po tym, co się działo w grudniu, teraz jest czas na taki odpoczynek od tego wszystkiego, sportowa waleczka i nie będzie tego wszystkiego, co się działo ostatnio? Mimo, że nie walczyłeś. W odpoczynku to nie ma nigdy, nie? No dobra, no. Słuchaj. Nie ma odpoczynku, trzeba zapierdzielać. Dziękuję bardzo. Tak. Dzięki również. No to
to dzień dobry, ze mną włodarz. Dzień dobry, Sławomir Praszko. Ambasador. Ambasador, wolisz? Włodarzem jest, tak, Leksi. Aha, no dobrze, no to ambasador, Sławomir Praszko, witam. Witam, cześć. No dobrze, no to jak oceniasz na razie to, co się dzieje, bo jesteśmy już po dwóch panelach, trzeci teraz trwa. Mocno oddało, czy nie? Myślę, że spore rezerwy mają zawodnicy i będzie... Dobrze. Spore rezerwy mają i zostawiają pewnie coś na drugą konferencję. Teraz trwa panel trzeci, który chyba jest najmocniejszy. Natomiast jest parę konfliktów, gdzie pani Małgosia czy pani Marianna Szebel ewidentnie nie znajdą wspólnego języka. Podłącza się tam też Leksi i podłącza się też te Marta, więc było ciekawie, ale wierzę, że jeszcze może być mocniej. No i tak samo tego konfliktu, no chyba dzisiaj mocno, może nie akurat gwiazda tej karty walk, ale Laluna dzisiaj też dołożyła swoje 3 grosze. No ona lubi wejść na scenę i zrobić show. Gdzieś tam się pokazała, wiadomo, że ma jeszcze u nas walkę, prawdopodobnie w czerwcu, więc kto wie, z kim zawalczy. Na pewno jest blisko, żeby walczyć ze Szrajbem. Właśnie ty widziałbyś tą walkę, czy to już taka idealna walka dla Laluny? No dobra, jeśli pani Marianna wygra teraz, to po dwóch zwycięstwach powinna zawalczyć z Laluną. Dobra, to taki frik idealny według ciebie to kto? Jak już tak poznałeś ten świat frików, kto jest idealny? Może Paweł Tyburski? Też, nie, no taki największy freak to był Daniel Załęcki, ale jest dalej, tak, ale nie, na tej, w tej karcie walk go nie ma, ostatnio średnio się zaprezentował, natomiast no Najman cały czas robi największe show, także ta ich walka będzie też takie oczekiwana od wielu lat dla tych prawdziwych freakfighterów. To według ciebie kto tą walkę wygra, jeżeli do tej walki wreszcie dojdzie? No, oby już się nic nie wykroczył. No. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy i ta walka się odbędzie i wszystko zostanie wyjaśnione. A 50 na 50 co wam? 50 na 50 tak. Też, tak? Okay, no. Wyrównanie. Jednak Marcin mówi, że do pierwszej minuty Jacek Morański padnie. Marcin tak dużo mówi, a kursy Bugumacherów są za Muranem, więc nie będzie to dla niego tak łatwe. Okej, słuchajcie, zobaczymy i czekamy. Zobaczymy. Dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, to lecimy z lepszym profilem Pawła Tyburskiego. Dzień dobry, Paweł. I z lepszym, no i z lepszym profilem Jacoba Siema. Dogadaliśmy się, lepsze profile. Ja frontalnie wstaję. Dajcie znać, który profil Paweł ma lepszy. Dajcie w komentarzu. Tak się robi relacje. Co ty tu dzisiaj robisz, Paweł, na klaucie? No dzisiaj, słuchaj, dobrze, że pytasz, bo też co ja robię pewnie... Z Jacobem. U twojego prawego boku. Jacob to jest mój nowy zawodnik. Wchodzę w świat freak fightów, w menażerkę i też przynajmniej wobec chciałbym ogłosić, że będę miał bardzo dobrych zawodników w swojej ekipie. To nie jest pierwszy i nie ostatni mój zawodnik. Jacob to jest osoba, która pobrała podobną drogę do mnie, była w Love Island, zresztą zaraz sobie powie tutaj o coś o sobie, a ja pokrótce tylko powiem, że gość, który dobrze walczy, jest charakterny, ma zasady podobne do mnie i takich ludzi chcę mieć u siebie w ekipie. Nie mówię, że kiedyś nie będę miał jakiegoś świra, bo może tak się zdarzyć, ale głównie chcę się na takich osobach skupić, bo to chcę promować, dobre dymy na konfie, zajebiste walki, albo jeszcze lepsze w ringu i Jacob będzie kolejnym następcą Tyboriego. No właśnie, ja cię, Jacob, pamiętam z Hybrida chyba jedynki. Jak walczyłeś z gorączką, tylko dlatego, że właśnie wy chyba zbieraliście wtedy na jakąś protezę, tak? Dobrze pamiętam? Dokładnie. To była taka akcja, że dzień przed na ważenie w sumie, dużo wagi jeszcze miałem do zrzucenia, także się przemęczyłem. I sauną i tak dalej. I wstałem w dzień walki nad ranem z gorączką i z zapaleniem płuc, bo naprawdę tak kaszlałem i już miałem się wycofać z tej walki, aczkolwiek nie mogłem, bo zorganizowaliśmy zbiórkę dla chłopaka Rafała, który potrzebował, coś tam delikatnie mu zostało, żeby uzbierać do protezy, którą w sumie zbiórkę, którą zaczął mój przyjaciel i ja ją chciałem dociągnąć do końca. No i powiedziałem sobie, że nieważne czy gorączka, czy katar, czy będę tam na 10% sił, muszę wyjść, żeby po prostu chociaż tą akcję dokończyć. I mimo wszystko udało jeszcze się wygrać, także mega, mega fajny finał, ale też sobie tym udowodniłem, że nieważne jak się w dany dzień będę czuł, jak mówię, że coś zrobię, to zrobię. Jest pewna osoba, która ostatnio wygrała igrzyska na Prime. No nie gadaj. Bardzo, bardzo, no też widziałem jeden wywiad, że mówił, żeby chciał w boksie się sprawdzić z kimś lepszym. Ja wywodzę się trochę z boksu, amatorsko walczyłem kilka lat temu, prawie kilkanaście. Miałem długą przerwę. Waga by mi nie przeszkadzała, na pewno byłby ode mnie cięższy, bo wątpię, że by zbił do 90. Także to byłaby taka pierwsza osoba, z którą bym chętnie zawalczył,
a też tak wpadł mi w sumie na celownik delikatnie, bo w Anglii, w Sherbrooke, znajomy mój barber szkolił go na barbera i gdzieś tam miał zostać w pracy, a jednak wrócił do Polski. No i tak w sumie, tak po koleżeńsku bym go wyjaśnił. To nie jest nic grubego, taka delikatna zaczepka, żeby tam nie było. Chciałbym też, bo ja Puszka lubię, tak? To jest w Szygmie, mamy kontakt i tak dalej. Tylko gdzieś po prostu wpadł, no, zaszedł mu za skórę jemu koledze tak naprawdę. Więc na pewno chcieliby sobie to chłopaki wyjaśnić bez żadnych jakby uszczypliwości, nie? Czysto sportowo, także Puszek... Jeśli chcesz się sprawdzić w boksie, zapraszam. A jak nie Puszek, to nie, no, słuchaj, kogo by chciał? Najpierw eliminujemy barberów, no bo jednak musi być tylko Tybori Barber jeden w Warszawie, a nie Puszek. Bardzo dobrze. I znaka taktykę, rozkminiła nas. Człowieku, ja cię znam bardziej niż ty wiesz. Ja wiem, o co ci chodzi. Ze mną bym nie wziął, to może z Jacobem weźmie. Kończymy, dziękujemy. Dziękuję. Powodzenia i widzimy się na premii albo na kraucie. No. Czekaj, bo nie powiedział, z kim chciałby jeszcze walczyć. No jak powiedział, Paweł, przed chwilą. Jeszcze z kimś? Jeszcze. Słuchajcie, to zaczynamy listę. Zacznijmy od tego, jak się w ogóle zaczął ten pomysł. No. Zacząłem w sumie jako kibic tutaj Pawła. Ktoś 2 lata temu na High League, jak była pierwsza walka z Alberto. Co tam się dzieje? Jakieś dymy? Chyba ktoś się bije. No, to może moja, może pierwsza okazja na jakieś dymy. Właśnie moja... to chyba to jest, dawaj! Jakie szkody to smyczy! Słuchaj, robisz tak, dawaj, lecisz mi pierwszego i luta. Tego, luta. Skaczą tam. No ale kamery zostawcie. Ale kto to jest? A nie wiem, dobra, lećmy. Jack. O Jezu, dobra, to nie gadajmy o tym. Dobra, nie ma co o tym gadać. Nic ważnego. Zresztą Jack to też taka twoja waga, więc myślę, że też byłoby... Paweł nie. Nie dobrym przeciwnikiem. Nie prowokuj. Chciałbym normalnie. Każdy, kto jest chętny. Ale zacznijmy... No, wkurzył się trochę. Zacznijmy od tego, skąd ten taki pomysł na friki się u mnie zaczął. Jako fan oglądałem pierwszą walkę Pawła z Alberto. Zaczepiłem tańcule w sumie i sobie pół żartem, pół serio powiedziałem, że kiedyś dasz mi walkę. O, chłopaki dalej się biją. A, cios się bije z Jacksem, okej. A, to normalne. No. Ej, panowie, kurwa, wywiad robię, bo zaraz tam podejdę. Dobra, kontynuuj. I zaczepiłeś tańcule i... Tak. I to było tak, że powiedział, że zaśmiał się, jak ja mu powiedziałem, że kiedyś dasz mi walkę. No i wtedy dostałem propozycję, żeby iść do programu. I tak się wszystko zaczęło powoli układać. Lepszy kontakt z Pawłem rok temu załapałem. Zacząłem znowu trenować. Zawalczyłem sobie na hybrid. Całkiem dobrze myślę, że się pokazałem. No i tak sobie myślę, może cokolwiek się wydarzy, nie przestaję marzyć tańcula. Też bym kiedyś chciał taką walkę. No ale tuż... Na sam koniec. No tak. Znaczy na sam koniec, gdzieś tam wiesz. Powiedziane, bo Arek chciał bardzo mocno ze mną rewanż, tak? I ja oczywiście bardzo Arka lubię, to jest jedna z postaci w tych całych freak fightach, na którą mogę zawsze liczyć. On na mnie również i co by się nie działo, ten gość jest po prostu prawdziwy i w internecie, mimo to, co ostatnio gdzieś tam miał, to nie jest w ogóle miarodajne do tego, co się na nim odbija. Pal 6. Nie wyszło mu wygrać ten turniej, bo gdzieś tam po turnieju chciał ze mną zawalczyć, jakby wygrał. No gdzieś ta droga trochę się wydłużyła, ale stawiamy ultimatum. Wygrywa z Jacobem i jestem od razu na rewanż. Okej, okay. No to... Czyli taka przeszkoda dla Arka, gdzieś delikatne takie moje marzenie, czysto sportowo, też nic do Arka nie ma, myślę, że jest bardzo w porządku. Nawet tam delikatnie sobie potrafiliśmy pogadać. Ale by zajebistą zdanie. No, jak to trenowałeś, to na pewno. Myślę, że to by była dobra walka i dla niego na powrót. MMA od niedawna trenuje, także tutaj jakby to brał i byłby mądry, to by wziął to w MMA. K1 by miał tylko trudniej. Arek, no to już wiesz, co robić i wiemy wszystko. Jarek, dziękuję. Pozdrawiamy cię serdecznie, byczku. Pozdrawiam. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, ślicznie. Trzymaj się. No Kamil Minda ze mną. Dzień dobry, Kamil, witam. Witam. Co tak tutaj poważnie, a co tam się działo przed chwilą z Marcinem Neumannem? Wyzwałem legionistów Marcina do walki, ale żaden z nich nie podjął walki, także ten Legion naprawdę słaby jest jego. Słuchaj, a to też jak ty poszedł tą walkę Marcina z panem Jackiem? 50-50, no nie? Tak uważasz? Tak. No jak tam jest street boxing, street dancing boxing, tak? Czekaj. Dirty boxing, coś tam. A dirty, przepraszam, nie dancing, dirty. Także... Dirty dancing też był, ale to chyba nie to, wiesz? Skojarzyło mi się. Myślę, że mi się wydaje, że będzie te zasady tej walki mogą bardziej Murana tutaj faworyzować, ale wiesz, Marcin nie powiedział ostatniego słowa, jest dobrze przygotowany, jak zawsze, także 50-50 w tej walce. Jak oceniasz formę Marcina? Marcina? Ale taką fizyczną. Znaczy wygląda dobrze, no nie w hełmie, tym bardziej w hełmie, no nie, to mógłby w nim walczyć. Bo... Może fizycznie wygląda tak dobrze, że na przykład suple od MGN-a. A, no to na pewno.
suple, to jest reklama, co? Suple od MGN-a, no to zmieniły Marcina naprawdę, bo był taki zalany, a teraz widać, że na sobą pracuje, no i te odżywki firmy MGN robią robotę. Pytanie także, czy no. Dzięki tym odżywkom ty wygrasz tą walkę z łatwością z Danielem Mileńczukiem, jak ty widzisz tą swoją walkę? Jeśli dostanę tylko te odżywki, to jak najbardziej, na pewno mi bardzo pomogą w tej walce. Na tą chwilę jem tylko polskie mięso i to są moje, kurcze, że tak powiem, najlepsze suplementy. Dobra, to od nas bierzemy paczkę, załatwimy ci to i wtedy walka z łatwością wygrana. No dobrze, no to... To przetestujemy. Dziękuję. I sprawdzimy. Dobra, Kamil, nie zatrzymuję cię. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Hejka. Za nami konferencja przed galą Cloud MMA 4. Jak ci się podobało? No, myślę, że dymy oddały nie tylko na konferencji, ale też tu na backstage'u, bo było grubo. To wasza kamera ucierpiała? Nie, na szczęście nie. MMA.pl. Okej, okay, no to słuchajcie, tak się eliminuje konkurencję. Także słuchajcie, no konferencja, dajcie znać, jak wam się podobało. Czy było mocno? No bo oczekiwaliśmy mocno? No i chyba dostaliśmy to, czego chcieliśmy. Dostaliśmy to, czego chcieliśmy. Oglądajcie relację przygotowaną przez nas. Piszcie w komentarzach, jak wam się podobała. My zapraszamy na kolejne relacje. I kupujcie suple od MGN. Słyszeliście, Tomek, polecam, bo to już to nie jego firma, także MGN, najlepsze suple. I widzimy się na kolejnych relacjach. Widzimy się. Pozdro. Trzymajcie się. Cześć.